Dobry wieczór, dzień dobry. Witam na moim kanale Lektury z Biblioteki Osiedlowej. Chciałbym dzisiaj krótko mówić o książce Abrahama Joshua Heschela Szabat. Książka, którą przetłumaczył Henryk Charkowski. Książka z drzeworytami Ili Shora i ze wstępem Susan Heschel. Została ona wydana przez wydawnictwo Espirit w Krakowie w 2009 roku. Dodam, że Abraham Joshua Heschel to znakomity filozof żydowski, którego książka w wydawnictwie Espirit również jest dostępna. Ma tytuł Bóg szukający człowieka w tłumaczeniu Alberta Gorzkowskiego. Nakład tej książki Bóg szukający człowieka się już wyczerpał. Książki Heschela są stosunkowo mało znane na rynku polskim. Natomiast, znaczy nie tyle nieznane, co mało tłumaczeń jest tych książek. Natomiast ta książka Szabat jest bardzo specyficzna. Dotyczy oczywiście święta żydowskiego. I trzeba tu powiedzieć, że wstęp do tej książki napisała Susan Heschel, która była córką Abrahama Joshua Heschela, który właśnie zmarł w szabat. Susan Heschel opisuje obyczaje właśnie, które ojciec miał w związku z szabatem. Chociaż dom nie obfitował w gości, to raz na kilka miesięcy właśnie po zachodzie słońca w piątek przychodziło kilkoro znajomych, przyjaciół i zaczynała się kolacja. Szabat trwa do godziny po zachodzie słońca w sobotę. W tym czasie Żydzi powstrzymują się od wszelkich czynności i prac. I tutaj jakby ta książka Szabat nie tyle jest książką o szabacie w aspekcie jego rytualności, historyczności, zwyczajów, obyczajów, obrzędów. To wszystko są sprawy ważne i opisane już. Natomiast Heschel przyjmuje perspektywę osobistą i perspektywę poetycką. Raczej mówi o takim swoistym dialogu Boga z człowiekiem. Boga, który szuka człowieka właśnie przez 6 dni pracy, aby właśnie w 7 przyjść jak oblubieniec i właśnie zaszczycić swoją obecnością człowieka. Te rozważania są z pozoru przyjemne, takie poetyckie, które dają taką rozkosz estetyczną obcowania z tym językiem bardzo pięknym. Świetny jest przekład Henryka Charkowskiego. Natomiast to są pozory, ponieważ te rozważania skrywają bardzo skomplikowane problemy filozoficzne, teologiczne. Jednym z nich jest to, co mi się udało wyłuskać, to stosunek czasu do przestrzeni. Otóż Heschel pisze właśnie, że człowiek żyje, który żyje w doczesności, żyje przede wszystkim w przestrzeni i tę przestrzeń jakoś zasiedla, pokonuje, tak jak w Biblii było, czyńcie sobie ziemię poddaną, a więc właśnie tę ziemię w wymiarze przestrzennym, panowanie nad zwierzętami, nad przestrzenią i tak dalej. Natomiast Heschelowi bardziej w szabacie, czyli tego, który właśnie to jest to spotkanie Boga z człowiekiem, w takim dniu odpoczynku, w dniu świętym, chodzi bardziej o czas, że właśnie ów czas jest uświęcony. Czas, który był do tej pory historyczny, jakby przybiera postać takiego czasu wieczności, czasu unieruchomionego, w którym Bóg właśnie spotyka się z człowiekiem. W związku z tym ustaje wszelka praca, wszelkie działanie na rzecz tego dialogu. I różnica między czasem i przestrzenią, czasem, który jest święty, czasem, który jest w wieczności, jest między innymi taka, że właściwie przestrzeń może być wszędzie. To znaczy, że na przykład synagogi
mogą być budowane wszędzie. To nie miejsce jest miejscem świętym, ale właśnie czas jest czasem świętym i do spotkania Boga i człowieka dochodzi właśnie w czasie, a nie w przestrzeni. I tutaj jeszcze można przytoczyć taką anegdotę, że jakby Bóg, który spotyka człowieka, otóż nie muszą to być wydarzenia spektakularne. Tutaj jest przypowieść o raju, o życiu po życiu, o życiu po śmierci, kiedy właśnie ten jeden z rabbich, który trafia do raju, widzi studiujących Torę i tak się dziwi, no to wszystko, co jest w raju, pyta sam siebie, czy tak ma wyglądać raj? Otóż właśnie raj nie tyle jest przestrzeni, co jest w nich, w tych studiujących Torę, że ci, którzy studiują Torę, odczuwają już raj w sobie. Zatem ta perspektywa zinterioryzowana, perspektywa uwewnętrzniona, perspektywa czasu, właśnie czasu, który jest czasem uwewnętrznionym, jest tutaj najważniejsza, że mniej ważne są jakby wydarzenia dziejące się w przestrzeni, co właśnie ten czas, czas święty spędzony na modlitwie. No i tutaj jakby zbliżając się do końca tej krótkiej recenzji, można jeszcze powiedzieć, że Henryk Halkowski, który przełożył tę książkę, był właśnie, zajmował się długi czas Heschelem, był jednocześnie oświeconym Żydem i Hasydem. Przybliżał właśnie tę pamięć o Żydach, właśnie tych Żydach, którzy zginęli w obozach zagłady. Zależało mu na podtrzymaniu tej pamięci. Właśnie Halkowski tutaj pisze, że właśnie po człowieku pozostaje przede wszystkim pamięć. I też chyba taka jest myśl tej książki Heschela, Szabat, właśnie, że jeżeli mamy coś powiedzieć o człowieku, to właśnie możemy mówić głównie poprzez to, kim on był właśnie w naszym wspomnieniu. Ta książka Szabat, jeszcze raz ją pokażę, Szabat Abrahama Heschela, jest taką piękną, poetycką opowieścią, która kryje bardzo duże bogactwo skomplikowanych treści filozoficznych i teologicznych, aczkolwiek z drugiej strony nie jest to książka naukowa, jest to raczej, jakbym mógł powiedzieć, nawet rodzaj poematu, w którym Heschel próbuje nawiązać dialog z Bogiem. Też jest pytanie o to, czy człowiek potrafi odpoczywać. Wbrew pozorom odpoczynek, też w ujęciu Heschela, odpoczynek pojęty jako święto, jest czymś bardzo trudnym. Wymaga skupienia, wymaga poświęcenia, również wymaga dialogu. Człowiek jest dla, szabat jest ustanowiony dla człowieka po to, żeby ten człowiek później wszedł jakby w nowy tydzień,
z siłą do działania. Ten szabat jest konieczny po to, żeby te siły zregenerować, ale przede wszystkim po to, żeby spotkać oblubieńca, którym jest Pan Bóg. Oczywiście nie sposób wyczerpać w krótkim filmiku wszystkich tych treści. W każdym razie chciałem serdecznie polecić książkę Joshua Heschela Szabat, który dotyczy uświęconego czasu. Czasu, który, jak pisze Heschel, jest prawie święty. Abraham Joshua Heschel, Szabat. Bardzo dziękuję.